Witam Was bardzo serdecznie w drugim dniu Vlogmas. Ja jestem w trakcie robienia sobie makijażu. Tutaj już naszykowałam kalendarze, ale słyszę, że moja księżniczka chyba również ma ochotę otworzyć swój, więc teraz szybko pójdziemy, żeby otworzyła czekoladkę. I szukamy dwójeczki dzisiaj, wiesz, bo dzisiaj jest 2 grudzień. O nie, obcięła mnie to, co trzeba. Ok, już wróciłam. I chyba najpierw otworzymy sobie kalendarz z Kindera, zanim tutaj dokończę swój makijaż. Tutaj mam od razu dwójeczkę naszykowaną. O, kurczę. Porwało już się. No nic, jakoś to może uratujemy. O, mamy czekoladkę. W świątecznym opakowaniu, ale wrzucamy ją na razie tutaj do tego jaja, bo nie mam ochoty na czekoladkę. Tak, tak, to jest bardzo dziwne. A to może za chwilę. Najpierw make-up. Okej, ja już make-up mam gotowy, także możemy otworzyć dwójeczkę. Będę chyba na to wyczekiwała codziennie, na to otwieranie kalendarza. I co, zaczynamy otwieranie. Ciekawe, co jest w środku. Uwaga, uwaga. O, mamy balsam do ust z Bielendy. Ale jak pięknie wygląda. Zobaczcie w ogóle, jakie super opakowanie. Dobrze się składa, bo nic nie mam na ustach. Więc będziemy mogli sobie przetestować. No, powiem Wam, że wygląda czadowo. I zobaczcie, on jest taki różowy. No i powiem Wam, ale on jest przepyszny w smaku. Naprawdę jest przepyszny. Powiem Wam, że daje chyba nawet lekki kolor, no nie wiem. I w środku był jeszcze taki mikołajek. Patrzcie, mikołajek z taką karteczką. Halo ostrość, o. Widzicie, nie chce się, o. Widzicie, z taką karteczką, tutaj jest napisane: z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości. O, jak miło. Cudowny, cudowny akcent na dziś. Także co? Uśmiechamy się. Wy także. Tak dobrze, że ja nie wyrzuciłam wczorajszego tego papieru do pakowania, tylko zostawiłam tutaj w pokoju, ponieważ tam również był mikołajek. I cytat na wczoraj: uśmiechnij się, to będzie dobry dzień. A ja teraz mogę zmienić piżamkę na normalne ubranie, więc się przebieram. Jeśli jesteście ciekawi, co ja w danym dniu włożyłam Karoli do kalendarza adwentowego, to musicie wejść na jej Instagram i ona codziennie dodaje relacje z tego, co jej się trafiło w kalendarzu. Więc zapraszam Was bardzo, tutaj macie jej nazwę. Vlogmas z Vlogmasem, no ale niestety samo się nie posprząta, Mikołaj za nas też nie przyjdzie, nie posprząta, więc ja się zabieram za ogarnianie mieszkanka i później jedziemy po choinkę, także pojedziecie na pewno z nami, a porządkami nie będę Wam zawracała głowy i nie będę tego nagrywała. Kochani, my już jesteśmy w aucie, później się tankowaliśmy i jedziemy do Castoramy po choinkę, tak. O, ale to jest ładne. Zobaczcie, jakie są ładne bombeczki. O, bucik. Wróciliśmy z zakupów i mamy choinkę. Powiem Wam szczerze, że nie kupiliśmy jej w Castoramie, ponieważ ceny
ceny były naprawdę wielkie. I kupiliśmy w Mrówce za bardzo niską cenę, bo czekajcie, 189 chyba. Do tego mam gwiazdę betlejemską z pięknym, z piękną czerwoną doniczką. No i ozdoby choinkowe, które za chwileczkę Wam pokażę. I tutaj są wszystkie ozdoby, które dzisiaj kupiliśmy. Może zacznijmy od bombek, żeby było nam wygodniej. Te akurat wzięliśmy w Castoramie. Wszystkie są plastikowe. Wiecie co, ja teraz nie widzę, ile one kosztowały, ale chyba około 8 zł. Te kosztowały po 18. Już wzięliśmy je w Mrówce. Ich jest tutaj naprawdę sporo. Dwa rodzaje. Te też wzięliśmy w Mrówce. Te kosztowały 15 zł. Co roku jest kłótnia o łańcuch. Ja nigdy nie chciałam mieć łańcucha, mi się to nie podobało, a w tym roku stwierdziłam, że chcę mieć łańcuch. Także widzicie, kobieta zmienną jest. I coś, co bardzo, ale to bardzo mi się podoba, takie kokardki. Kupiłam je również w Castoramie za chyba prawie 8 zł za jedną. No ale zobaczcie, jakie one są piękne. Nie mogłam się powstrzymać, naprawdę. Wzięłam dwie srebrne i cztery czerwone. No, są prześliczne. Do tego lampki. Będziemy teraz wyjmować tą choinkę. Daniel pojechał na wymianę opon, więc jestem z tym sama. Mamy górę. Może tu na razie. I teraz pora wyjąć dół. Zaraz ja Was tutaj obniżę, żebyście widzieli moje poczynania. Wyjmujemy dół. Powiem Wam, że ja naprawdę nie sądziłam, że to będzie takie ciężkie. Mamy to. Świetnie. Tylko teraz pytanie. Gdzie są? Jest twoja, ale chyba tu. Dobra. Teraz możemy ją rozkładać. To choinka jest, kochanie, wiesz? Zobacz. Twoja, ty masz swoją w pokoju. Postawiłam choinkę w miejscu docelowym, gdzie będzie stała. I teraz będziemy ją rozkładać. I mamy naszą pierwszą choinkę na nowym mieszkanku. Jest, powiem Wam, całkiem spora. Tutaj Wiktoria leży, ale ogląda bajeczkę. No, powiem Wam, że dużo lepiej się prezentuje, niż prezentowała się w sklepie, więc możemy zakładać lampki i będziemy ją później razem z Wiktorią ubierali. Taka gafa, bo niestety one nie mają tutaj tych drucików takich, takich haczyków chyba do zawieszenia, tak to się nazywa, tylko mają sznureczki. Zobaczcie, tu są sznureczki i trzeba to wszystko wiązać. Tak, wiązać ręcznie. Więc no, chcąc nie chcąc, zabieram się za wiązanie bombeczek. White snow, let it fall. Grandma wears a knitted shawl. Jingle bells and deck the hall. Santa's on his way. A million stars are burning bright, peeking through the silent night. Let's have one great little Christmas. Kochani, choinka jest już ubrana. Wiktoria mi naprawdę bardzo pomogła. Wygląda ona moim zdaniem naprawdę przepięknie. Tutaj już gwiazda betlejemska stoi. Pokażę Wam ją z bliska, jak się prezentuje. Myślę, że i tak jest piękna jak na sztuczną choinkę. Bardzo podobają mi się te kokardy. Efekt dają super. Może jeszcze dokupimy kilka takich większych bombek, ale na razie będzie tak. Więc nasz salon jest już bardzo, bardzo świąteczny. I tak się prezentuje nasza gwiazda betlejemska. Ja wiem, że te koce tutaj absolutnie nie pasują, ale ostatnio z kocami, które pasują do tej kanapy, stała się mała tragedia. Musielibyście zapytać Wiktorii. No i tak, jesteśmy gotowi na odliczanie do świąt. Siadłam sobie na chwilę przy choince, tutaj na krzesełku i chciałam Wam powiedzieć, że pewnie za jakiś czas będziemy jechać do znajomych na kawkę. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam się spodoba pierwszy dzień Vlogmas. No ale wejdzie dopiero o 16:30, więc jeszcze jakąś godzinkę. Tak, jakąś godzinkę, więc muszę poczekać na Wasze reakcje. I co? I tak, mogę się chwilę zrelaksować i trzeba robić obiad. Nikt za nas tego nie zrobi.
Widzicie, jestem już w samochodzie, jedziemy do znajomych. Wiktoria, jedziesz do Poli, wiesz? Nie. No jak to nie? Do Poli jedziesz, no. Przed chwilą z Danielem zrobiliśmy sobie zdjęcie, może dodam je na Instagram, ale teraz Wam pokażę, jak ono wygląda. I słuchajcie, patrzę na latarnię i zaczyna pruszyć śnieg. Mam nadzieję, że jak będziemy wychodzić od Bartka i od Ani, to ten śnieg naprawdę będzie i Wam będę mogła go pokazać. I zobaczcie, jak to zdjęcie wygląda. Moim zdaniem jest naprawdę prześliczne i bardzo mi się podoba. Wiecie, no robione jest na szybko i to nie jest jakieś profesjonalne zdjęcie, ale i tak jest urocze. Czyż nie? Nazywam się... jak to było? Nie! Zajączek Zuzia. No tak. Zajączek Zuzia. Dobry wieczór. Dobry, brawo. I bardzo lubię się z wszystkimi bawić, ale oprócz rodziców, bo rodzice są zajęci. Zdjęcie proszę. Pik. Zrobione. Brawo. Mani, jesteśmy w domu, ja odpaliłam laptopa, żeby powoli zacząć montować ten vlogmas, więc za chwilę się za to zabiorę. Teraz idę robić kolację dla tej oto dameski małej, która zaczepia tutaj choinkę. Ja już dodałam to zdjęcie na Instagrama i chyba bardzo Wam się podoba, bo już ma 1700 lajków, więc myślę, że uważacie, że również, że jest bardzo ładny. Już, kochanie. Co, skarbeczku? Co, misiu? Chcesz jeść? Idziemy się myć chyba. Już Wiktoria jest zmęczona, widzę. Bo zaczyna marudzić. Idziemy spać? Tak? Tak. Dobrze. Zobaczcie, jak mocno pada śnieg. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale tutaj jest latarnia. Mam nadzieję, że jak jutro wstanę, to będzie biało. I to będzie dopiero prawdziwy vlogmas. I chciałam Wam powiedzieć, że zabieram się już za montowanie filmów. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszego vlogmasa. Widzimy się już standardowo jutro. Chciałam nagrać moją małą księżniczkę. Nie, ale księżniczka ma focha, więc do zobaczenia jutro. Pa, pa! Zrobisz... Pa, pa! Pa, pa!